Siemaneczko, witam wszystkich. No i wydawało się, że może wam się to śmieszne. Dla mnie uwierzcie, że to jest tak samo. Nowa sytuacja. I no nie jestem na to psychicznie jeszcze może nastawiony, ale jestem na plaży. U mnie w środku miasta jest takie jezioro, plaża, kąpielisko, dwa boiska. Obok piaskownica dla dzieci, plac zabaw. Chciałbym to pochodzić z wykrywaczem po tym. Pierwszy raz w życiu jestem na plaży, pierwszy raz będę szukał na plaży, ponieważ nigdy nie chodziłem. Nie jest to moja pasja. Pasją moją jest poszukiwanie czegoś historycznego, a nie współczesnych monet. Nie rajcuje mnie to. Ale po pierwsze, nie mam gdzie jechać jak na razie, na dzień dzisiejszy. To jest po pierwsze. A po drugie, no w końcu trzeba coś spróbować innego, co nie? Nawet nie wiem jak się, czy altera trzeba jakoś przestawić, czy coś. Nie będę szukał w wodzie. To miejsce dla Odyna. Niech se chodzi, tu szuka. Z tego co wiem, tutaj nikt z wykrywaczem nie chodził nigdy. Także, albo tylko mi się tak zdaje. No nic, no idę, zobaczymy co to będzie. Do jakiegoś sygnału, no co, no z rybki i od piwa, kapsle i może jakieś kurwa grosze, ale... Nie widzę tego, no nie widzę tego wcale, co nie? Tym bardziej, że idą ciemne chmury, prawdopodobnie będzie padać, także może i długo nie pochodzę, może i dobrze. No przejdę się, zobaczymy co to będzie. Bo i teraz sobie mogę, kurwa, palcem w dupę pogrzebać. Pierdolę. Gdzie są te, kurwa, pola? To jest Meksyk, to nie dla mnie. Mam z 20 kapsli, z 10 groszy w żółciakach, ale Wiking wszędzie znajdzie historię. Proszę bardzo, oto plomba solna z XIX wieku. Ładnie, ale jaka ładna, pierwszy raz taką plombę widzę, czystą, niezaśniedziałą z ziemi. Atnoka Soil. Czyli plomba solna, 65, ale czy 1800, czy 1700, ale raczej 1800 widać po tym. Przeważnie na plombach nie jest tak odczytane, a to jest taki piękny stan, kurwa, że oni innych rzeczy tak nie wrzucali do wody. Ja, ale na plaży plomba solna, no to jest Meksyk. Dobra, ale co dalej. Alter normalnie zwariował, kurwa, tego syfu. To coś wyleciało, chyba. Nie, no bez jaj. Korona. Pruska. Pruska korona. Alter, zamknij się. Alter jest psychicznie, nie jest przygotowany na taką pracę. Ja też.
było. Złoto księcia Janusza. No to trzeba do tego inteligentnie podejść. Tu dzieci się ślizgają, na piach wypadają. Także tu może być skarb zdeponowany. Przez nowego króla Polski Jarosława, zwanego także jako Wielkim. Jarosław Wielki, zwany jako Kaczka Nielot. Mówi, że mnie i wszystkich poszukiwaczy skazuje na banicję. Ja wam pokażę ten film, powiem, że nawet złamanego grosza nie znalazłem. Jaki ze mnie kurwa poszukiwacz? Dwadzieścia kopiejków. Dobra, idę stąd, kurwa, bo mnie trafi. No i żeby sprawiedliwości stało się zadość, także ukończyłem ten marny dzień. Może na filmie to wyglądało szybko i krótko, jednak szwendałem się tu jak ten idiota w tym piasku grzebiąc przez 4 godziny. Po 4 godzinach sytuacja wygląda tak, jeśli chodzi o śmieci. Są kapsle. Zawleczki i kapsle, i zawleczki, i kapsle, i druty, i zawleczki. Jest to tyle śmieci. Teraz przejdźmy do tych kurwa skarbów, jeżeli można tak to nazwać. Są one tutaj. No co, tutaj są jakieś pieniądzory. A tu są fanty, co bardziej by mnie interesowało, choć w sumie nic nie ma ciekawego. Tu mi się wydaje, że jest kawałek sreberka. Guzik, kluczyk, jakiś Hello Kitty. No i mamy PRL się trafił. Jest to Mickiewicz. 10 zł. Który to jest rok? 75. Tu wyciągłem w ogóle, mówię, kurwa, złota moneta. Jednak jest to stare PRL-owskie 2 złote. Wypłukane przez wodę. Fajny stan, takich na polu nie znajduję. No przede wszystkim strzałem dla mnie dzisiaj jest obowiązkowo ta plomba. No w takim stanie plomby to w życiu nie znalazłem. No jakieś serduszko, no ale nie srebrne, niestety. Także tak wygląda sytuacja. I tak to by było. Ja się z wami żegnam, spieprzam do domu. I co? Montować film.
który właśnie teraz oglądacie. Także tak to wygląda. Był to pierwszy, raczej i ostatni moje wyjście na plażę w poszukiwaniach, ponieważ no nie ma szału. Nie ma szału. Nie kręci mnie zbieranie współczesnych pieniędzy. Przez te 4 godziny zarobiłbym jakieś 80 zł u siebie, będąc w pracy. Także byłbym do przodu i nie wyczerpałbym baterii. Walter. No dobra, ale bo przyjemnie było, musiałem sprawdzić, przekonać się, jak to jest. Ja was pozdrawiam. Ach kurde, zapomniałbym najważniejszego. Co? To chciałem powiedzieć, że bardzo miło, że tyle osób pod wczorajszym filmem w komentarzach zapraszało mnie do siebie. Mój dwutygodniowy wyjazd może się przemienić w dwumiesięczny wyjazd, ponieważ tak dużo osób chce, żeby ich odwiedzić, żeby się spotkać, gdy będę robił tą wyprawę po Polsce. No co jeszcze? No przede wszystkim muszę nazbierać dużo funduszy, bo to jednak są koszta, muszę jeszcze dokupić mnóstwo rzeczy, jakieś powerbanki na baterie słoneczne, nowy namiot, bo stary to jest, składanie go i rozkładanie zajmuje mnóstwo czasu. Na pewno mnóstwo innych jeszcze takich podstawowych, potrzebnych, żeby gdzieś tam można było sobie funkcjonować na tej trasie, takich rzeczy. Co do tego, co z tym związane? To z tym związane, że co? No, już nie wiem, zorganizować jakąś składkę internetową na taki wyjazd lub znaleźć sponsora. Zgłosiłbym się do Fatbike'a Polska, ponieważ będę jechał swoim Mad Maxem, także mogliby trochę coś zasponsorować, ale jak oni widzą, co zrobiłem z rowerem, także ich szlak jasny trafia, krew zalewa. No nie wiem, coś wymyślę. Mam na to jeszcze jakiś miesiąc, półtora. Także będę myślał. Trasy zawsze można zmienić. Parę osób pisało, że niedaleko mieszkam ja, niedaleko ja. A szkoda, że nie jedziesz tędy, a szkoda, że to. Ale no co, no można się dostosować do sytuacji, do ludzi. Także nie wiem, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie i że to wszystko wypali. Na razie to są plany. Plany takie raczej potwierdzone, ale bo na bank będę jechał. Ale jak to będzie wyglądało i dokładnie kiedy to będzie, tego jeszcze dokładnie nie wiem. Dobra, ja się z wami żegnam, pozdrawiam was. Do następnego filmu. Mam nadzieję, że już na jakimś polu lub w jakimś lesie lub łące. Coś tam tego to. Pozdrawiam oczywiście. Wiking Drażek. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. A jeszcze jedno. Żeby nie było, że przyszedłem tu na zarobek. Mam ciosy na dupie, a policję pierdolę. Wiedzą o tym dzieci w każdej polskiej szkole. Teraz ryby będą zbierać pieniądze. Może przyjdzie tu kiedyś jakiś poszukiwacz i powie, że trafił depozyt. W jednym miejscu tyle monet. Dobra, zawijam się, na razie.